Prawdziwy ninja musi być bardzo przekrojowy. Silny, ale niezbyt ciężki. Szybki, elastyczny i bardzo, bardzo zwinny. I zwykle my, gdy widzimy takiego gościa, który wymiata, to jedyne co nam przychodzi do głowy to powiedzieć: wow. Tymczasem z treningu ninja można korzystać i pewne elementy warto wziąć i wrzucić do swojego treningu, aby choć trochę zaczerpnąć z tej sprawności, jaką mają osoby, które uprawiają to profesjonalnie. A dziś mam przyjemność zrobić trening z podwójnym zwycięzcą Ninja Warrior Polska, z Igorem. Piąteczka, kurde jak łapa. Także co, zrobimy trening, porozmawiamy, podpytam Igora o to, co można wziąć z tego treningu ninja i zastosować u normalnej osoby, tak żebyście wy skorzystali, a na koniec zrobimy pewnie jakiś mały challenge, więc wszyscy hejterzy, którzy mnie nie lubią, będą mogli zobaczyć, jak dostaję w pierdzie. No i taki plan. Jedziemy. Jedziemy. Chcę się trochę dowiedzieć o tym treningu ninja. Kojarzę, że tam jest dużo pracy z drążka na drążek, gdzie jest jakiś skok, lot i tak dalej. Igor, ależ tutaj chcielibyśmy, żeby ci jest! Trzymaj, Igor! Igor Wojcik na torze! Kolejna przeszkoda, już za chwilę się... Powiedz mi coś więcej o tym. No podstawa, żeby skoczyć z drążka na drążek, bo dużo jest takich przeskoków. Na przykład można tutaj z drążka rozbujać się, przeskoczyć na kolejny i wbrew pozorom jest mocny ruch z biodra, czyli niekoniecznie ręce, a właśnie biodro, które idzie od tyłu, taki wykop i wtedy ciągniesz do następnego. Pokażesz? Będziemy robić, no. Pokażesz? No nie od razu, nie? Ale... Nie, dobra, no dobra, czyli okej, na razie mnie oprowadzisz, dobra, to za chwilę będziemy próbować. Różnego rodzaju przejścia, tutaj też widzę się trochę na tym. Przekłada się wspinaczka, no na silny chwyt. Nie na wszystkie, bo niektóre są takie, których się w wspinaczce praktycznie nie spotyka. Na przykład chwyt nunchako, to jest taki, który się rzadko gdzieś tam łapiesz w ten sposób. No. Ale i tak jest, przekłada się wspinaczka, nie? Ale jeżeli chodzi o listewki, jakieś takie uchwyty typowo, no to bardzo się przekłada na chwyt. Kółka to takie podstawowe, jak właśnie można swing ćwiczyć na kółkach. I potem ten swing, który się wypracuje na takich najprostszych, gdzie kółka są takie drążkowate, można przełożyć na wszystko i jest coraz trudniej trzymać, ale swing zostaje ten sam. Są na palce właśnie kulki, są jakieś tam listewki. No i potem przechodzimy do tej sekcji typowo ninja, gdzie mamy salmon ladera. Wskakujemy, można... No i właśnie będziemy to próbować, co? Będziemy, no. Ja raz w życiu próbowałem, jak się wybierałem właśnie na casting ninja. Mm-hmm. Zaliczyłem, stwierdziłem, że wystarczy, nie? A nie było na castingu. Nie było na castingu, a dalej mnie nie wzięli. No to wiesz, okej. Z salmona można przeskoczyć na flying bara, zrobić kilka przeskoków. To jest przeszkoda, która jest na samym końcu. Przeszkoda, która jest na samym końcu, żeby wygrać. Okej, no to dobra, to wygrać to ja lubię. Nie wierzę, co patrz, nie wierzę w to, co widzę. Nie wierzę w to, co się dzieje. Jeszcze jedno do szczęścia. Jedno do szczęścia. Tak, no nie zostaje się podwójnym zwycięzcą przypadkowo, a jak mówisz, nie trenowałeś jakoś stricte pod to i nie poświęcałeś życia, więc musiałeś mieć dobrą podkładkę. Ja wiem, ale widzowie nie wiedzą, więc tak. Opowiedz. Trenowałem spinaczkę sportową i to się pewnie przełożyło najbardziej na trening ninja. Też to, że we wspinaczce zawsze też najlepiej mi szły elementy, które były właśnie skoczne, dynamiczne. Aha. Nawet niekoniecznie te takie siłowe po małych chwytach, tylko takie właśnie ogólnorozwojowe. Aha. I to już w ogóle, to było to, co w ninja jest potrzebne, więc nie? Dużo rzeczy przychodziło mi automatycznie. Okej, ale jak jeszcze trenowaliśmy w sumie na jednej sali treningowej, to ja widziałem, że ty wiesz, dźwigałeś, wyciskanie na klatę było, sztanga była, tak, martwe były, wszystko było, nie? Przy okazji dużo funkcjonalnych rzeczy, dokładnie. Ale takie typowe dźwiganie też robiłeś zawsze. Też robiłem, no tutaj wyszło to, że właśnie ogólnorozwojowo byłem przygotowany, nie? Żeby i wbiec na rampę, i gdzieś doskoczyć, i potem się właśnie czy podciągnąć, czy utrzymać, więc miałem te szczęście, że dużo dyscyplin mi się połączyło i potem okazuje się, że się wszystko przełożyło na ninja. Czyli właśnie widzisz to, co ja zawsze w sumie staram się w jakiś sposób promować u siebie, czyli to, że nie trzeba być specjalistą w jednej dyscyplinie, tylko można robić różne rzeczy i suma summarum trochę z tego, bo ty też jakieś robiłeś rzeczy związane z jogą, dużo robiłeś jakieś mobilności, no przeróżne rzeczy. Tak, i to wszystko suma summarum złoży się w kompletnego gościa. Ja teraz miałem kontuzję, więc 6., 7. edycja u mnie odpadła, ale w ogóle będę... Ta kontuzja u ciebie to jest w ogóle jakiś z takiej pierdoły taki problem. No. Ja pierdzielę, wymęczyłeś się bardzo, nie? Mocno. No. Zerwałem więzadło, miało być to takie szybkie, proste, w ogóle rekonstrukcja miała
tam zająć tak, że po dwóch miesiącach już powolutku miałem wracać, a po dwóch, trzech miesiącach to dopiero się największe problemy zaczęły i właśnie zakażenie trwało długo, potem była druga operacja, nie? Więc antybiotyki, coś, antybiotyki, nie? No. Taka kuracja antybiotyków trwała 3 miesiące. Poważnie? No. Oje, to też flora bakteryjna, cały no, mikrobiom to rozwalony totalnie w jelitach, no. Nie? A długo, bo ty już trenujesz chwilę, nie? Nie to, że cię tak zastałem takiego osłabionego. Troszkę tak, ale nie całkiem. Czyli będę miał jakąkolwiek szansę. No, jasne. No to dobrze, tyle dobrze. Naskakujesz i od razu lecisz. Naskakujesz i od razu lecisz, rzeczywiście. I mocno. Nieźle, nieźle. Zostaw biodra z tyłu, żebyś miał większe wahadło. Oczywiście, gimnastyczne. Właśnie, ty masz background gimnastyczny, więc tym bardziej... Dobra, jest. Dobra. I teraz lecimy tak, że bujasz się, obracasz się po drugiej stronie i wracasz. Okay, i wtedy skok. No. O, to już nie jest fajne. Co nigdy nie robiłem. Jak doskoczysz, to zobaczysz, w którą ci jest wygodniej, nie? Spróbuj tak, żeby nie schodzić potem z linii, tylko w miarę to robić tak, żeby zamieniać się miejscami tylko. Dobra, co widzisz teraz? Przedłużasz to, jedną zabierasz, ale potem dynamicznie jednak się obracasz i lądujesz mniej więcej w podobnym miejscu. Dobrze, no i hop. Ładnie. I cyk, tak jest. I teraz chodź z tej strony, zrobimy tak. Dobra. I lep, cyk, hop, i mocno. Ładnie. No nie, ten jest wyżej, ten jest niżej. Tak, ale to potem lecimy. Potem jeszcze jest ta kolejny przeskok. Bez okularów mam kręcić tego. Masz soczewki, nie? Nie. Okej. Okay. Widzę drążek. O nie, no to skoczyć to kurde na luzie. Tak jest, no ale... Dobra, doskoczę. No, jesteś gotowy. Odbija mocno. Nawet za mocno poleciałeś, nie? Tak, już tak, bój... właśnie czułem, że jestem, wiesz, że w ogóle nie zostałem z tyłu. Hop, i hop. Poważnie się powinien zastanowić nad programem. Tak jest. Dobra. Jak jesteś tutaj, to wychodzisz jedną ręką i jesteś skręcony, puszczasz tą z tyłu, dolatujesz i już jesteś na dwie. Ojeju. Czyli co, tu? Ładnie! Ale od ziemi był. Elegancko! Tak, no to... Edo, proszę! Jesteś w stanie doskoczyć dzisiaj, żeby lecieć drążek, tu i materac od razu. Na jednym? Na jednym, no. No. Okej. Okay. Ładnie. Tak jest! W końcu się musisz puścić, nie? A teraz zgasiłem tak, żeby wrócił. Dobra, chodźmy dalej, ale powiedzmy, że w miarę. Bo generalnie moje założenia tutaj są błędne, bo ja na co dzień nie trenuję w ten sposób, w sensie nie ma dynamicznych rzeczy, skoków, chwytów i tak dalej, więc przyjść tu na pierwszy raz i od razu jechać challenge i najbardziej jakieś tam wymagające rzeczy, to nie jest dobry pomysł, bo to jest najszybsza droga do kontuzji, ale ja to robię dla was i mówię wam o tym od razu, żebyście nie robili tak jak ja, tylko tu wypadałoby, tak jak Igor mówił, zacząć od małych skoków, zrobić kilka skoków, potrenować 2-3 miesiące i dopiero wtedy przechodzić do łączeń, do kombinowania i tak dalej. No ale no internety. Też od czasu do czasu zregenerujesz się. Nie, wiadomo, żeby tego nie robić za często, żeby nie robić zawsze na maksa, dać sobie czasem takie treningi luźniejsze, zbudować objętość. Mało osób o tym myśli, a to jest, no, nie da się zawsze podpalić iść na trening, przed treningówka i cisnąć, tylko czasami trzeba po prostu zrobić objętość, zrobić swoje. Trzeba wykonać robotę, która jest zaplanowana w dłuższym okresie czasu niż tylko tydzień, nie? No, skoczyć tam? No. Człowieku, to jest... Nie? Co ty gadasz w ogóle? Wiesz, ja tu reprezentuję lud, pamiętaj. Jestem człowiekiem, a to ty jesteś ninja. Nie wiadomo, o co chodzi. Generalnie chodzi o to, żeby po tej drabinie, mamy drążek w rękach, wyskakujemy i to powiedzmy, że jeszcze sobie wyobrażam, ale potem, żeby przeskoczyć i przenieść drążek na te zielone uchwyty i później przeskoczyć dalej, to tego już sobie nie wyobrażam. W ogóle i to jeszcze jest wysoko. Ja jestem wysoki, ale to jest... Bo to jest naprawdę wysoko. Bo to nie wygląda dobrze. Łapiesz przechwytem, lecimy z bioderka takim już swingiem, znaczy keepingiem crossfitowym, przeskakujemy albo siłowo, wtedy lecimy troszkę wyżej, obracasz się, próbujesz przeskoczyć na flying bara kolejnego i potem możesz skończyć tam na półeczce ostatniej. Dobrze, pokażesz? No jasne. Chętnie zobaczę.
przekładamy. I teraz jest mocno biodro do przodu, hop, tył, przeskok. Ja cię pierniczę. No, jeszcze jeden, ten jest łatwiejszy, bo lecisz... Bo lecisz w dół troszkę. Czyli swing i zabierasz drążek ze sobą. To co robiłeś tam, no. Tylko ze sobą zabierasz. Tak, jest pod tym kątem lepiej, że drążek się nie kręci. Albo siłowo. W ogóle nie wyobrażam sobie tego wstawić tam. To jest taka przeszkoda, że trzeba uwierzyć. Tak jest, ładnie. Dobrze, obracamy się. I teraz tam? Przechwytem, bo ci może wyrwać drążek. Mocno z biodra i lecisz do przodu. Dawaj. Uwierz. Dobrze. Ej, siadłoby to. W sensie jakby nie puścił, ten został. Tutaj wiesz, trafił, bo to jest coś, czego w ogóle nigdy. No jasne. Dawaj, ładnie. Siłowo, ale ładnie. Siłowo? To była czysta technika. Aha, też tu. Dawaj. I mocno, uwierz w to. Za luźnie, człowiek patrz. Ja wiem. Blisko. Minąłeś się. Wiesz co? Urwałem chyba. Trzymaj, próbujemy sam los. Dawaj. Dobra, dawaj. Ładnie. Tak, i jedziemy. Mocno biodrem, to jest wiara. Zrobisz. Dawaj. I mocno, przełk. Ładnie, dawaj dalej. Bioderko, teraz jest z wyższej na niższą. Ekstra. Ładnie. Dobrze. No i co? Naliczone. Ale to było szarpane. Ładnie, takie. Ładnie. Czy stał z tym drążkiem? Jesteś taki silny. No. A, rzeczywiście. No i co? Sprawdziła siła. Dobra, no. Ja to zepsułem? No, no. A czy zepsułeś, no? To ty ciężcy goście tu nie robią. Ja nie, chyba, że prawie trochę mniej niż ty, no ale nie też no, ale... osiem dych. Bardzo chciałeś. Chciałeś bardziej niż drążek. Kurczę, no co ja zrobię, no? Mama mi dawała taką specjalną zupę. No i tak wyszło. No, zupa mleczna. Chodźmy dalej. No. Dobra, a powiedz mi, jak ty teraz trenujesz? Tak bardzo, bardzo pod ninja? No wiem, że przy okazji, ale jak to wygląda teraz? Już teraz zdaję sobie sprawę, że to musi być specjalistyczny trening do programu, więc biorę pod uwagę, że jak będzie cieplej, tak marzec, może kwiecień zacznę, kwiecień, maj, czerwiec, to już będą treningi na linie. Jak wiem, że jak chcę wejść, to muszę ostro trenować, więc daję sobie 3 miesiące u takiego przyjaciela Michała na tartaku. Robi wrażenie, sprawdzamy jeszcze dokładną długość liny, żeby wyszło idealnie 21 metrów, mierzymy dalmierzem, także będzie idealnie. Ukłon w stronę Michała, no bo nie dałoby się tego jakoś tam inaczej specjalnie potrenować, więc... Historia jest taka, że trzeba przejść ostatnią przeszkodę w programie, którą jest lina, która ma ile? 25 metrów? 21 podobno w polskiej edycji. Historycznego momentu! Igor Wojcik już za chwilkę jako pierwszy Polak zmierzy się z górą Midriama. Ma 25 sekund, by pokonać 21-metrową linę. Nikt tego nie wie, jak ile ma dokładnie. Trzeba to wyjść w konkretnym czasie i generalnie jest tylko parę osób na świecie, które to zrobiło. Więc kawał wyzwania. Ciężko potrenować, bo 20 metrów to nisko nie jest. Historia z tą liną jest taka, że pojechaliśmy do firmy, która robi liny, do Bielska, i oni nam robili tą linę specjalnie. Żebyśmy jak najmocniej mogli odwzorować tą linę, która była w programie. Próbowałem sobie gdzieś tam z tyłu głowy odwzorować, jak ona wyglądała. Chodziliśmy po fabryce i tam naprawdę też ukłon właśnie w stronę firmy Bezalin, bo wpuścili nas na magazyn, chodziliśmy po magazynie, oni nam rozpakowywali kartony i właśnie tak sprawdzałem i Nie, to nie ta, nie? Oni rozpakowywali coś innego, sprawdzałem, to nie ta. Więc naprawdę bardzo fajnie, że mamy taką linę, która jest podobna do tej w programie. Tak. Uwaga! Ruszył! I zaczęło się! Jest dobre tempo, ale gdzie wystarczy? 19 sekund do końca, 18, 17. Już jest w połowie liny! Jeszcze 14, będziemy odliczać! Igor Wojcik, 10 sekund do końca! Jest naprawdę blisko! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zabrakło! Ile sekund! Igor Wojcik, jesteś bohaterem! Kilku sekund zabrakło! Dobra, bo generalnie to wszystko wygląda hardkorowo. Ci co oglądają, pukają się w głowę. I wiesz, i myślą sobie, gdzie będą coś takiego próbować, ale na pewno normalni ludzie, z którymi ty też trenujesz,
powiedzmy nie sportowcy, tylko właśnie jacyś amatorzy, też korzystają z różnych metod, treningów, ćwiczeń typowo, które ty robisz pod ninja. Więc co to takiego może być? Jak normalny człowiek może skorzystać? Rozróżniłbym ninja i OCR, czyli biegi z przeszkodami. Aha, okay. I OCR są bardziej dostępne. Osób, które to robią, nie? Tak, dokładnie, nie? Bo to jest też, nie trzeba tyle skakać. Teraz jest taki trend, który wchodzi do biegów z przeszkodami, że trzeba też skoczyć czasami, ale jednak opiera się na bieganiu, na tym, żeby czasem wejść na jakąś taką półkę, skoczyć z niej, ale ona jest taka dostępna bardziej. Czy trzeba być sprawnym, jakiś tam trzeba spełniać takie kryteria, które takich podstawowej, takich ogólnorozwojowego treningu i można się bawić. Okay. A ninja znowu ma troszkę wyższy próg wejścia ze względu na to i specjalizację, bo chwyt jest już potrzebny, żeby był mocniejszy, no i jest więcej skoków, więcej dynamiki. No to zróbmy jakiś przykład. W sensie jest osoba, która chodzi sobie, nie wiem, na siłownię, ma tam jakąś strefę taką, powiedzmy, funkcjonalną, crossfitową. Co można zrobić? Osoba, która się normalnie podciąga, nie wiem, pracuje coś tam na kółkach, coś na hantlach. Co można dodać? To byłoby fajne. Jeszcze, jeżeli ma drabinki na przykład, to mogłaby się pobawić. Jeżeli zależy, czy chce startować w biegach z przeszkodami, o wtedy może sobie poprzechodzić takie drabinki, może tak naprawdę, wiesz, pokombinować. Nie zawsze trzeba się tylko podciągać, nie? Jeżeli komuś wejdzie zajawka, to wtedy może też być przy bloku na przykład i przechodzić sobie do boku jako pokażemy? Taki... Zróbmy coś może. Jako taki, no jasne. Zróbmy na przykład na kółkach, tak że przejdziemy sobie... To nam będzie imitowało drążki. Czyli robimy sobie sięgnięcie do kółka i dokładamy. Okay. Dobra? I zrobimy to w dwóch wersjach. Czyli takie bardziej, żeby to było szybkie przejście, tak jakbyś robił podczas biegu, a tak jak można treningowo dla zabawy, dla frajdy. Czyli ktoś robi sobie trening podciągania, przepracował plecy i na koniec sobie wrzuca taki element jako finisher. Tak. Znaczy niekoniecznie, jak go nie rozegnie, to wtedy może na koniec. Okay. No? Dokładnie. Dokładnie. Okay. Czyli tak przechodzimy sobie tak, że dokładamy do kółeczka. I wtedy tak bardziej treningowo, czysty fan. Bokiem? Bokiem, no. Czyli tu? I dokładasz. Tak jest. Super. Chodź tu. Tak jest. Czyli generalnie taki element, jak ktoś ma na siłowni, może sobie wrzucić. Fajna zabawa. Wiesz co? Niekoniecznie szybko pewnie, ale dla samego chwytu i przedramię i chwyt. I trochę plecy, nie? Czasami z ninja można też wziąć dla siebie to, że nie zawsze trzeba robić 5 serii po 10 czegoś, nie? Fajnie jest czasami przyjść na siłownię i spędzić czas po prostu z własnym ciałem. Tak. I myślę, że to jest coś, czego brakuje w treningu, bo wtedy się tworzą fajne rzeczy. Żeby wziąć z różnych tak dyscyplin, nie? Można z kalisteniki, można właśnie z ninja, czyli po prostu, wiesz, czasami do ninja używamy bossu, żeby przejść, jak wykorzystać, przetransferować coś z programu, żeby uczyć się równowagi, przed przebiegnięcie po bossu, ale czasami nie trzeba tylko biegać, można stanąć, zrobić jakiś przysiad, nie? Dokładnie, nie? Żeby też... Obrócić się. Bo nie tylko chodzi o to, żeby przepompować mięśnie, można, sylwetkowo, taka ale... Taka klasyczna zabawa dziecięca, czy dam radę, nie? A zobaczmy, czy się da i spróbujmy. Dokładnie, i samo wykonanie już będzie jakąś formą rozwoju, nie? Dokładnie. Więc myślę, że nie każdy chce takiego typu treningu, ale jeżeli ktoś chce i to lubi, to uważam, że warto. Okay. Że nie zawsze trzeba mieć wyliczone co, ile czego zrobię, tylko po prostu robię to, sprawia mi to przyjemność, a przy okazji tam spalę jakieś kalorie i po prostu dobrze się bawię, nie? Chciałem mieć właśnie właściwe założenia, bo czasem jak ktoś zada pytanie, no ale na co mi to? Plecy mi od tego urosną? No dokładnie, nie? To... No nie, no ale nie wiem, masz po prostu dla samej satysfakcji możesz coś zrobić, nie? I cieszyć się tym, dokładnie. Że wow, kiedyś nie umiałem, a teraz umiem, wow, nie? Odkryłem coś, o czym nie wiedziałem. Dokładnie. Spoko. W wieku 40 lat jednak daję radę. Pokazaliśmy coś takiego ogólnego, co załóżmy ktoś przychodzi na siłownię, ma się na plecy, podciąga się, po kółkach, po drążkach przejdzie. A teraz możemy zrobić listewki i nunchaka. Czyli takie listewki są mocno też wspinaczkowe i sobie je zrobimy, ale nunchako to jest właśnie taki typowy chwyt przeszkodowy. Zrobimy je tylko tak, że musisz złapać i przełożyć. Aha, takim swingiem, dobra? Dobra. I potem idziemy te listewki większe, gdzie jest większa odległość i tutaj na samym końcu zrobimy te listewki, tą dolną krawędź od prawej do lewej. To uznajmy za ten nasz challenge. Mistrz pokazuje, ja próbuję naśladować. Nie ma co ukrywać, że szans żadnych nie mam, więc pole do hejtu może się tutaj na mnie lać, nie ma problemu, ale spróbować zawsze można i warto pouczyć się od lepszych osób. Także zapraszam do pośmiania się. Tak, teraz nie mamy przy bloku, tylko opieramy się głównie na sile chwytu. Wolno trzeba.
no nie musisz wolno. To samo muszę? Możesz, no. Dobra. Dawaj, mocno. Teraz jest właśnie siła chwytu. Okej. Okay. Dziękuję. Wyprostuj rękę, mocno się na niej skup, właśnie... zacznij działać aktywnie barkiem i dalej. Nie ma opcji. Nie ma? Nie. Gdzie? Okej, okay, okej. Okay. Dziękuję. Proszę się śmiać teraz. Nie, no to spróbuj tak na przybloku. Tu, złap mocno przyblok i teraz się rotuj, rotuj się. Ładnie. Okej. Okay. No nie, no ciężko. Blisko, ale ciężko, wiesz co? Bardzo, bardzo. Wow. Na pewno no, jest więcej, jak tu trzymasz, to jest po prostu więcej tej siły i trochę łatwiej jest nam przełożyć, nie? O. No, to jest siła. Dragi, dawaj. Ładnie. Teraz pięknie. O, właśnie. Bez szans. Zrobiłeś płynnie, szybko i... No, musiałbym się jakoś bardzo rozpędzać. No nie no, brakuje, to by trzeba było potrenować. Potrenować, no. Po prostu potrenować. Kto to widział, trenować. Nie zaliczyłem, to teraz listewki. Jestem już zmęczony. Tak, cyk. Dokładamy rękę i teraz jak się będziesz bujał do boku, to przechodzimy dalej, nie? Dawaj. Tak jest, ładnie. Mocno. Hop. Ładnie. I dokładam. No i pięknie. Nie, no to spoko. To spoko, to jak jest ciężko. No to jakoś ok. Te są jeszcze szersze. Czyli no nie, no ale czuć, że są w zasadzie połowa palca wchodzi, to jest spoko. Idziemy dalej, dołem, doskakujemy do tej pierwszej, lewa, dokładka prawa i tak do końca. Po prostu, przejść całość, no dołem, nie? Cały czas. Mhm. Całe życie. O kurczę, czy ja mam wrażenie, że tu wchodzą same opuszki? Wiesz co, nie. Jest trochę więcej niż opuszka. I dokładamy na ostatnim. Zaliczone? No. Dobra. I wtedy jest zaliczone. Dobra, już wiem, gdzie to jest. Dawaj. Machamy to. Pięknie i dokładamy. Ładnie. Ale to musiało być na tempie. No, no. Szybko. Dobra. Niech będzie, dwa zaliczone. Ładnie. Czyli tylko nunchaku cię poćwiczę. Widzowie, no mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, że się mieliście okazję trochę pośmiać, a przy okazji dowiedzieliście się czegoś od Igora. Myślę, że osoby, które coś trenują i chciałyby porobić jeszcze jakieś inne dodatkowe rzeczy, skorzystały na tym odcinku, a ja wam polecam, żeby do Igora zaglądać, bo on bardzo fajne rzeczy publikuje, a już niebawem pewnie kolejne wyzwania przed nim, więc ja będę śledził. Super. Damian, naprawdę masz predyspozycję. Możesz to iść. Dzięki. Dzięki, tak będziemy robić. Dobra, no moi drodzy, tyle. Trzymajcie się. Dzięki, na razie.